Witamy wszystkich fanów futbolu amerykańskiego i rozpoczynamy kolejne top-ligowe podsumowanie. Miniony weekend zachwycił nas kilkoma świetnymi meczami. Husaria po prawdziwej strzelaninie pokonała na własnym terenie Warsaw Sharks 54-32, a Warsaw Eagles zwyciężyli Kozły Poznań 36-7. W niedzielę w Białymstoku niepokonani mistrzowie Polski Seahawks Gdynia byli o zaledwie 1 punkt lepsi od Lowlanders. Końcowy wynik 21-20. Startujemy jak zwykle od najlepszych akcji defensywnych. Miejsce 10, mecz Husarii Szczecin z Warsaw Sharks. Dylan Rausch podaje w środek defensywy, a tam zobaczcie, monster tackle, świetna akcja, Mateusz Dzioban. Na miejscu 9, mecz Lowlanders z Seahawks Gdynia. I tutaj Kuba Nowicki zatrzyma za momencik Brandona Stanleya, który musiał dużo biegać pod nieobecność Josha Quezady. Czas na miejsce 8. No i tym razem Jabari Harris w dużych opałach. Zobaczcie, za chwileczkę Arek Cieślok wykończy to, co rozpoczęli jego koledzy. Miejsce 7. Szymon Rapacki, Warsaw Sharks, zatrzymuje Dylana Rausha. Znakomite powalenie przed linią wznowienia akcji rozgrywającego Husarii. Miejsce 6. I Dawid Kowalczyk bardzo dobrze przedziera się przez linię defensywną Sharks i zatrzymuje Giorgio Bryanta. Na miejscu 5. Christian Foster, tutaj patrzcie, przy linii bocznej będzie za chwileczkę monster hit w wykonaniu Christiana Fostera. Na miejscu 4. Artur Wrzosek, Kozły Poznań, przejmuje piłkę, tutaj sędziowie orzekli, że jest posiadanie, fumble, no i piłka trafia w ręce Kozłów Poznań. Zbliżamy się do najlepszej trójki, a na miejscu 3. Mario Brown wykorzystuje duży błąd po stronie Warsaw Sharks, Husaria przejmuje piłkę. Na miejscu 2, za momencik, bardzo podobna akcja, tym razem bardzo przytomnie zachowuje się Marcin Łodygowski, również Husaria Szczecin kończy w ten sposób akcję rekinów. I pierwsze miejsce, Ballers Defensive Play of the Week. A tutaj niespodzianka, najlepsza akcja wędruje do Poznania. Kozły Poznań i Michał Kwinta, który przechwytuje podanie, dalekie podanie od Karola Żaka, rozgrywającego Warsaw Eagles. Bardzo ładna akcja powrotna, która zasługuje na miano najlepszej akcji defensywnej minionego tygodnia. Poznajmy najlepszą jedenastkę defensywną, którą prezentujemy razem z portalem Polski Sport. Zaczynamy od linii defensywnej, a w niej stały bywalec Arek Cieślok, Seahawks Gdynia, razem z nim jego partner z defensywy Jastrzębi Tim McGee, oczywiście Konrad Paszkiewicz, defensywny liniowy Warsaw Eagles, a także rookie na tej liście Dawid Kowalczyk, Husaria Szczecin. Linebackerzy, druga linia defensywy Mike Hall, Lowlanders Białystok, Norbert Szczęsny, Husaria Szczecin, a także doświadczony zawodnik Kozłów Poznań, Szymon Barczak. Wśród defensive backs, graczy obrońców dystansowych, doceniamy tym razem Tomasza Żukowskiego, Lowlanders Białystok, Brandona Stanleya, Seahawks Gdynia, a także dwóch zawodników Husarii Szczecin, Mario Browna i Christiana Fostera. Razem ze Sport House prezentujemy najlepsze akcje formacji specjalnych. Dzisiaj tylko 4, ale myślę, że każda z nich warta obejrzenia. Pierwsza, Anthony Omondi blokuje punt w wykonaniu Kozłów Poznań, safety Warsaw Eagles. Na miejscu 3, Tim McGee i jego bull rush, który sprawia, że zostaje zablokowany punkt po zdobyciu przyłożenia. To jest akcja, która zadecydowała o zwycięstwie Seahawks w tym meczu. Na miejscu 2, zobaczcie, zablokowane kopnięcie, ale piłka trafia z powrotem w ręce Przemka Adamusa. On odrzuca ją do Mario Browna, ten ucieka na skrzydło i podaje w pole punktowe, gdzie piłkę łapie James Williams. Touchdown Husaria Szczecin. I przed nami najlepsza akcja formacji specjalnych Sport House Special Teams Play of the Week. Raz jeszcze Husaria Szczecin, raz jeszcze Mario Brown przy piłce. To miał być punt, ale jest podanie. Podanie do Christiana Fostera, który łapie piłkę w okolicy środka boiska. No i teraz już przez nikogo niepowstrzymany wbiega w pole punktowe, dając prowadzenie Husarii w meczu z Warsaw Sharks. Christian Foster, autor najlepszej akcji Special Teams. No i zobaczmy 10 najlepszych akcji ofensywnych. Rozpoczynamy od Warsaw Sharks i Mikołaja Pawlaczyka. Power run w wykonaniu zawodnika rekinów. Jeden złamany tackle, za momencik drugi. No i jest duży zysk yardowy po stronie Warsaw Sharks. Miejsce 9. Witold Szpotański, również mocny bieg, tym razem przez środek i wbiega w pole punktowe, dając przyłożenie warszawskim Orłom.
Na miejscu 8 Karol Żak i jego dalekie podanie w kierunku Tomasza Ochnio. Ta dwójka zna się bardzo dobrze, znakomicie współpracuje również w Warsaw Eagles. Miejsce 7 powtórka z rozrywki, raz jeszcze podaje Karol Żak, ale tym razem piłkę łapie Jakub Kłoskowski. No i to jest kolejny touchdown dla Warsaw Eagles. Na miejscu 6 Jabari Harris i jego akcja biegowa. No ale zobaczcie, ta akcja biegowa wcale nie jest taka oczywista. Tutaj wywija się z uścisku defensora Seahawks Jabari Harris, no i daje tym samym swojej drużynie bardzo dobry bieg i oczywiście pierwszą próbę. Na miejscu 5 Georgio Bryant, rozgrywający Warsaw Sharks, i jego bieg na przyłożenie. Piłka trafia bezpośrednio w ręce Georgio Bryanta, bieg na skrzydło, no i touchdown Warsaw Sharks. Zbliżamy się powoli do najlepszej trójki, ale najpierw miejsce 4 Dylan Rausch i jego kolejne podanie na przyłożenie. Tym razem piłkę łapie Mateusz Dubicki, bardzo ładnie złapana futbolówka, touchdown Husaria Szczecin. Miejsce 3, a na nim raz jeszcze Jabari Harris. No zresztą zobaczcie, musi się troszeczkę cofnąć, po raz kolejny ucieka przed mocną presją i z 55 yardów podanie w pole punktowe, a tam jest RJ Long, touchdown Lowlanders. Białystok, wspaniała akcja w wykonaniu ludzi z nizin. Na miejscu 2 raz jeszcze Dylan Rausch, tym razem króciutkie podanie na skrzydło do Jamesa Williamsa, który radzi sobie doskonale z defensorami Warsaw Sharks, no i za momencik celebrował będzie kolejne przyłożenie dla Husarii Szczecin. No i czas na miejsce 1, Ballers Offensive Play of the Week. A na nim akcja, którą widzieliśmy już wielokrotnie, ale myślę, że warto zobaczyć ją raz jeszcze. Jabari Harris przeciwko niemal całej defensywie Gdynia Seahawks. Znakomity bieg, wspaniała akcja. To był bieg na touchdown, który dał prowadzenie ludziom z nizin w meczu z mistrzem Polski. Jabari Harris, autor najlepszej akcji ofensywnej. Czas na najlepszą jedenastkę ofensywną, którą prezentujemy razem z Touchdown Europe. Touchdown Europe Offensive Lineup. No i zaczynamy od linii ofensywnej. Tym razem najlepsi zawodnicy Seahawks Gdynia. Oni sprawiali, że nawet krótkie biegi spokojnie pozwalały konsekwentnie przesuwać się w stronę pola punktowego Lowlanders w miniony weekend. A linię ofensywną Seahawks tworzą Tomasz Peciak, Łukasz Miotkę, Michał Wojewódka, Bartosz Klechowicz i Jakub Krystecki. Serdecznie gratulujemy najlepszej linii ofensywnej, a wśród skrzydłowych oczywiście RJ Long, Lowlanders, Jakub Mazan, Seahawks, a także Jano Melańczuk z Husarii, który w poprzednim meczu zaliczył 2 złapane podania na przyłożenie. Wśród running backów doceniamy Mikołaja Pawlaczyka z Sharks, a także Jamesa Williamsa z Husarii. Najlepszym rozgrywającym minionej kolejki Dylan Rausch z Husarii Szczecin. Uwaga, uwaga, teraz przed nami czas na to, aby poznać najlepszego zawodnika minionej kolejki topligowej rywalizacji. Mieliśmy, przyznam tutaj, spory kłopot, kogo wybrać, ale finalnie stawiamy na rozgrywającego Husarii Szczecin Dylana Rauscha. To on jest 21 Reasons Player of the Week, Dylan Rausch, Husaria Szczecin. A czym zasłużył? 5 podań na przyłożenie. W sumie ofensywa wywalczyła aż 54 punkty. No to był prawdziwy mecz ataku. No i gratulujemy serdecznie Husarii awansu do meczu o półfinał Top Ligi Futbolu Amerykańskiego. 21 Reasons Player of the Week, Dylan Rausch, Husaria Szczecin. W najbliższy weekend tylko jeden mecz Top Ligi. We Wrocławiu Panthers zmierzą się z Lowlanders Białystok. Za tydzień Warsaw Eagles zagrają z Husarią Szczecin o ostatnie miejsce w półfinale, a Warsaw Sharks z Kozłami Poznań o uniknięcie baraży. Na deser niepokonani Seahawks podejmą w Gdyni Panthers Wrocław. Po zakończeniu tego meczu poznamy dokładny półfinałowy rozkład jazdy. Kolejny odcinek topligowych podsumowań w środę 22 czerwca. Koniecznie bądźcie z nami. Pozdrawiamy futbolowo i do zobaczenia.